Dzisiaj chipujemy zwierzaki pod Galerią Katowicką. Jeździmy po całej Polsce takim właśnie specjalnym chipobusem, po to, aby zwierzęta bezpiecznie wracały do domu. My jako fundacja wprowadzamy mikrochip pod skórę zwierzaka, a później właściciel musi ten mikrochip zarejestrować, aby na nim znajdowały się jego dane. Jeśli taki właściciel, który porzucił tego zwierzaka, nawet nie ma pewności co do tego, czy on ten mikrochip ma, ten zwierzak, to może się okazać, że jeśli on go adoptował z jakiegoś schroniska, bądź też z jakiejś fundacji, to na tym mikrochipie są dane tej fundacji bądź tego schroniska, więc ten właściciel zostanie odnaleziony. U nas nie ma obowiązku chipowania i rejestracji zwierząt, więc oczywiście naciskamy na to, żeby tak się stało. Niestety, no to jest jeszcze długa droga. Uważam, że jest super i rewelacyjnie działa również przeciwko bezdomności, ponieważ nawet jeżeli ktoś takiego kota specjalnie wyrzuci, no to wtedy ten kot z powrotem trafia do właściciela i wiadomo, gdzie je znaleźć. Jest potrzebna przede wszystkim i dla bezpieczeństwa piesków i też dla nas, bo nie musimy szukać zastępczego domu dla psa podczas wyjazdu na wakacje. Tylko mogą jechać z nami na przykład. Wszystko było w porządku. Ten, który myśleliśmy, że najbardziej, to było najmniej. Chyba jeden trochę uciekał. Jeden, tak. No jeden był taki, troszkę się wystraszył. Nie marnujemy czasu na chodzenie po weterynarzach. A druga sprawa, że za darmo. No, każdy teraz patrzy na pieniądze i planujemy też wyjechać w przyszłym roku za granicę, także musimy mieć te psy zaczipowane. Super. Ale wam nie dzielę.